Cześć, witam w kolejnym odcinku z Shadow of Mordor. Ja tutaj sobie siedzę w krzakach. Siedzę w krzakach i się czaję. Ale tylko chwilowo. Tutaj chciałem znaleźć coś. Znaleźć... O ty. Chciałem ci tu podejść, ale się nie udało. Nie ma problemu. O, ciach. Dobra, tu jednego udało się uratować. A teraz tutaj możemy znaleźć artefakt. Dostajemy za nie nagrody, które potem możemy użyć do... Aha! W tych artefaktach skryta jest przeszłość Mordoru. Dobra, musimy to znaleźć. Punkt wspomnień jest. Odtwarzamy te wspomnienie. Dobra. U góry widzimy też postęp akurat w tym obszarze. Tu jest ta misja, tutaj mamy dodatkowe zadanie. Ukuć legendę sztyletu. A, to za chwileczkę. Tu mam jeszcze jedno, a jeden artefakt. Aha, ja mieć pająki. Tu mam takie wyzwania łowieckie po lewej stronie ekranu, to widać. Mamy tutaj znaleźć wpisy, artefakty i zabić trzy pająki. To nie jest jakieś mega skomplikowane. Pająki tutaj sobie łażą. Można je tutaj zlokalizować. Dobra, ale teraz musimy się dostać do tego punktu, który odblokuje nam następną misję. O, tam sobie orki widzę, chodzą, spacerują. Ja tu jeszcze zobaczę, tak, tu musimy się przemknąć. No to przemknijmy się może, ale dobra, przemknijmy się do tej misji. Tutaj był Gollum. Więc to jest tutaj ciekawe. Może się uda. Od krzaku do krzaku. Wszyscy są odwróceni, więc... Może się to uda zrobić. O! Ładnie, idźcie sobie tam w swoją stronę. Nie zwracajcie tu na mnie uwagi. Ja tu się delikatnie przekradam. Tak, tak. Nic nikomu nie przeszkadzam. Dobra. I tu jest ta misja. Startujemy. Przyciągasz uwagę jakiejś dziwnej istoty. Wytrop ją i odkryj, co o tobie wie. No, co ona wie o mnie, to ja nie wiem, ale ja wiem dużo o niej. O, to na pewno. I następne, tak, no tak, ślady. No, a tu jeszcze uratujemy przy okazji sobie niewolnika. Ciach! Dobra. Dodatkowy cel uwolni niewolników, więc jednego się udało uratować. To idziemy teraz dalej. Tu niestety nie mamy odblokowanego tego strzału. A może? O nie, nie mam.
Nie odblokowałem tego, a przydałoby się teraz to. No ale spokojnie, ich jest tylko 7. Jeden. Dobrej walki nigdy za mało. Dobra, myślę, że tu się uda ich pokonać bez jakiegoś... bez większych jakichś kłopotów. Dobra. Jeszcze 3. Ot. Ach. Ciach. Dobra, mamy zabójstwo wykonane. Idźmy do góry. Idźmy dalej. Teraz tutaj. Mogłem jednak odblokować. Tam była taka opcja. Aha, tu niewolników mamy uratować. 4. Postaram się to zrobić. Pięknie. Ups. Przepraszam bardzo. Przepraszam, to nie było celowe. Proszę leżeć. Dla bezpieczeństwa się nie wychylać. Dobra, 4 jest odblokowanych. Ja dostałem dodatkową umiejętność. Ja sobie odblokuję jednak. Powalenie z powietrza. I to, i to ognisko. To jest fajna rzecz. To warto mieć odblokowane jednak. Raz tutaj myślałem, że to odblokowałem, a to było tylko... to było coś innego. Dobra, ale idziemy dalej. Teraz tak, idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj gdzieś straciłem trop. Muszę go odnaleźć. O, tutaj. Aha, do góry. Idziemy, idziemy. No, wiem o tym. To jest akurat... Teraz gdzie? Creature's path is fraught with danger. Muszę schować się w krzaki. Na szczęście nie są zbyt kumaci ci orkowie, ponieważ postaram się tu zrobić takie coś jak... ciach. Jeden. Ciekawe, czy się uda do pierwszego dojść. Drugi. Zachowajmy spokój. Tak, rozmawiajcie sobie spokojnie, nie przerywam wam w rozmowie. Tak, dyskutujcie o życiu. O, tak. I zostałeś sam, kolego. I już widać, że kto tu jest największym zagrożeniem w Mordorze. Jest, jest, jest. Idziemy dalej. Chwilę cię znajdziemy. Czy jakieś roślinki? Coś mamy. Dobra, zobaczmy co to. Medalion. A tu historia
naszego ducha. Tak, przywróciło mu to trochę pamięci. Historia naszego towarzysza jest do naszej bardzo zbieżna. Mamy i naszego. O! Jest i lokalny. Dobra. Jednym strzałem się go udało tutaj pokonać. Ja tutaj jeszcze muszę naładować strzały. Mam limit tych strzał osiągnięty. O, i tu widzę, idą orkowie. Dobra, zabawmy się teraz. O, łowcy. To jest taki wróg, którego trzeba w pierwszej kolejności wyeliminować. O, myślę, że się to uda. Tutaj jest też fajne to, że orkowie też walczą z tymi zwierzętami. Zwierzętami, jeżeli tak można to nazwać. O ty. Dobra, to się robi niebezpiecznie. Dobra. Dostał, ale w ostatnim możliwym momencie. Jest nasz skarbie. Golem jak zwykle jest monotematyczny, ale może doda do tej, może producenci dodali do tej historii, czy od siebie zobaczymy. O. Aha, czyli nam będzie pokazywał po prostu miejsce, gdzie są lokalizowane jakieś elementy dawnego życia naszego towarzysza. To jest też fajna rzecz. Okej. Okay. Może być. To mi się podoba. Dobra. Misja wykonana. Z dodatkowym celem. I tutaj gdzieś widziałem pająki jeszcze, więc to mi też coś pozwoli. Być może tutaj sobie pająki łaziły. Więc ja tutaj muszę te pająki znaleźć. To by tu było też fajne. Co tu jeszcze mam? O, są właśnie te. O ty, chodź tutaj do mnie. Aj. Zginąłem. Głupi sposób. Ale trudno, to jest życie.
Ktoś tam awansował, kto przyszedł za mnie przypadkowo. Dobra. Dobra, nie ma, nieważne. Tego tu szczurnika trzeba dorwać. On coś tu wie, po prostu. Oznaczymy go sobie. Jako cel. Dobra. Ale jesteśmy oczywiście nieśmiertelni w tej grze. Więc nie jest tak źle. Tu widziałem pajączka. Z tym musimy go znaleźć. O, tu mamy jakąś misję dodatkową. A, tu jest coś. Brak kwiatek. Mamy jakąś następny etap. Teraz mamy fajkowe ziele znaleźć. Dobra, zostawmy to. Nagroda 100. Nie będę tutaj na razie. Tylko zobaczę, gdzie jestem w ogóle. Aha, jestem tutaj. Tu by się przydało odblokować to. Tylko musimy to zlokalizować. Gdzie to jest? Podejrzewam, że gdzieś pod mostem. Jest. Mam nagrodę. To są elementy takiej bramy. Dobra, stawiamy to na razie. Będziemy tego szukać. To nam odblokowuje dodatkowe elementy. Mamy to zioło do znalezienia. Fajkowe ziele. Okej. Co to jeszcze jest? O! Elitarny kapitan, potęga 8. Dobra, ale to na razie nie będziemy go chyba atakować. Nie ma takiej potrzeby na razie. Mamy tam misję, ale tutaj się pojawiła następna, jest tutaj. Tutaj te pająki też mnie korsą, żeby to zabić, ale myślę, że tu pójdziemy sobie prosto do tej twierdzy. Dobra, lecimy. Pająk numer 1. To są wyzwania łowieckie. Za wykonywanie tych zadań możemy dodatkowe punkty zdobyć. Dobra, na razie innego pajączka tutaj nie widzę, ale myślę, że tam. O! Jest drugi. Został jeszcze jeden. Został jeszcze jeden pająk. Myślę, że tutaj gdzieś sobie wyskoczy też. Jest. 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 Wyzwanie łowieckie zakończone. Trzy pająki. Zobaczymy, co teraz skoczy. Pięć latających stworzeń. To też nie powinno być jakieś niesamowicie trudne. Ale dobra, krok po kroku wykonujmy misję. Przy okazji tam jeszcze jakieś inne rzeczy. Tu jeszcze mamy coś. O, tu schodzimy sobie na dół. Ziemny chleb. Dobra, lecimy. Nie ma czasu do stracenia. Żeby fajkowe ziele. Tak. Mam jeszcze jedno znaleźć. A, tam atakuje ten nasz piesek, który nas ostatnio tak pokonał niespodziewanie całkowicie. Może to było niepotrzebne, no ale trudno, już się tutaj. Dobra, to się bawcie z nim, koledzy. Jestem jeszcze za słaby na taką potyczkę, więc uciekam po prostu sobie w świat.
Tam daleko coś jest. O, mam nadzieję, to życie będzie. Ziemny chleb. A tutaj mam przy okazji do odnalezienia coś. O. Odblokujmy sobie to przy okazji, jak już tu jesteśmy. A, tylko dziwny kamień. O, jest punkt wspomnień. Odtwarzamy. Nieźle. Tam było o górze przeznaczenia. Kolejna roślinka do kolekcji. Idę, staram się tak przebiec po prostu tutaj między tymi wrogami. O, tam było fajne, zdaje się, przejście, ale na szczęście nie widzę tu wrogów jakoś na razie. Tu jest twierdza, tu będzie ich mnóstwo. Dobra. Mamy teraz misję główną. Tak, tam się musimy dostać i to nam odblokuje misję naszą. Dobra. Urukowie Saurona nieustannie wyzyskują pomniejszych orków w swoich brutalnych walkach o władzę. Zbadaj, jak możesz wykorzystać moc upiora, opanowując uległe umysły i niszcząc armię wroga od wewnątrz. Imię jednego z orków szczególnie wyróżnia się w tym morzu słabości. Ha! Lecimy. Zobaczymy. Szczurnik. Nasz szczurniczek. Teraz ciekawe, tu możemy przesłuchiwać właśnie tych orków i informacje na temat innych zdobywać. Mamy informacje o Gorocie Karagorołapie. Gorot Karagorołap. Trudne nazwisko i trudne imię tego orka. Co my tu mamy o nim? Co my tu o nim wiemy? Okej, okay, słabości. Znajmy słabości. Wrażliwy na ataki wierzchowców. Przed wierzchem zaczyna się bać na widok karagorów. No to jest ciekawe, to się może przydać. Niewrażliwy na atak z dystansu. Okej. Okay. Ma pobliżników w pobliżu, to jest fajne. Dobra, oznaczamy go jako cel. Something would have happened to them. They wouldn't be able to stop your little
insurrection, would they? No, I would hunt them down. How? They're not very popular here, and they know it. You can fight them. Oh, yes. That better show you the way. You help me. On się boi Karagornów. To są takie te psy. Dobra, idziemy. Idziemy za szturnikiem. Those slaves will stab you in the back. At least an Uruk will stab you in the front. Most likely the throat. We have similar goals, Ranger. See, you want to kill the captain, and somebody's got to take his place. Somebody like Redback. So this Goroth is in charge? Of this camp, yeah. But he's no war chief. They answer directly to the Black Hand. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Then prepare to step hard on his neck. How did you get free, scum? Break his arms! Kill him! Get the ranger, not me! He's a much easier target! His sword's broken! Leave the vermin alone! And face me, Uruk! Not me! The ranger's meat is far more tender! Dobra, idziemy dalej. Było ciężko. Oczywiście nie potrzebnie bawić z nimi, ja mógłbym ich szybciej wykończyć. No ale dobra. Idziemy dalej. Szczurniku. Last time he kicks Ratbag into the Caragor pit. All the others laugh as the Caragor bats Ratbag around like a yarn ball. Oh, that Gorov's gonna pay. Smug piece of dung. He'll pay. Gorov keeps Caragors in pens. The rumor has it he doesn't like to get too close to them. And let me guess, you think I should open those pens? Gorov's always in there. Plan jest genialny. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Keep out of sight. I'll see that your captain gets demoted. Splendid plan. You kill, I wait. That's military genius, that is. You don't think we've done good enough. He's just following orders from the war chiefs. It's them what's got all the problem. Musimy się tam dostać jakoś. Zobaczmy, czy... Dobra, w sumie nie musiałem tego robić. Dobra, tutaj się troszkę musimy pobawić. Myślałem, że będzie sam, to był mój błąd taktyczny. A jeszcze zostało ich kilku. Może nie będzie tak źle. Może się uda, chociaż... Mam nadzieję, że... Ajajaj, to był błąd. Teraz zostaje mi... Dobra, udało się. Get
ciach. Dobra, muszę się oddalić. Nie udało się. Ponowimy tę misję. No też porażki też się zdarzają, no to też nie można tutaj jakoś się tym przejmować jakoś straszliwie. Idziemy. Spróbuję tutaj jeszcze zrobić teraz tak. Tam się przekradnę. Tu sobie pójdziemy. Cichutko, tak. Uruk, uruk. Tu jest trzech. Nie będę się chyba tutaj z nimi szarpał. Patrzą w moją stronę? Nie. Dobra, to idziemy do góry. O, tu już lepiej. Dobrze. Jest i nasz Gorot. On się boi tych psów, więc... go tu załatwię. Gorot's in the hunting camp. So much for him always being in the same place. A captain who fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Gorot's to work. Dobra, wykorzystamy to. Strzelimy sobie tak, tutaj. Dobra. Idziemy dalej. We're close. Now, which one of this filth is Gorath? Jest. Przesłuchamy sobie jednego. Zobaczymy, co tu jeszcze o tym naszym Gorocie wiesz. A to już wiemy wszystko. Kogo tu jeszcze mamy? O, tu jest jakiś bagabuk. A, niech se będzie. Na razie go nie będziemy... dobra, niepokoić. Powinno się udać. Pięknie. To była walka krótka. Dobra, raport bitewny. Nie będziemy tego na razie oglądać. Ale, aha, musimy. Dobra, to jest tylko samouczek. Dalej trochę. Widzimy, kto awansował. Ciach, czyli nasz szczurnik zabił Garota, jak gdyby. Awansował.
Także w porządku. Ha, i teraz nasz szturnik został dowódcą. Ucho poprzedniego dowódcy. No i proszę. Udało się. Osiągnąłem wszystkie cele i mamy jednego sprzymierzeńca orka. Dobra, który pragnie władzy? Uruk, szczurnik. Dobra, musimy go wykorzystać trochę do tego, aby nam pomógł przedostać się do wyższych dowódców, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Hej!